No, piątkowy wieczór już późny dosyć, ale moi drodzy, jakby zgodnie z obietnicą, powiedziałem, że nagram coś, nie? Nie coś, tylko że nagram pogadankę psychologiczną. Pozaciągam sobie trochę po białostacku. Mateusz Jakub, jak ty lubisz, nie? Zmieniły się plany. Proszę tak na mnie nie patrzeć. Słuchajcie, plany się zmieniają. W tym programie, moi drodzy, jest wszystko na żywo. Czyli w każdej chwili to jest jak... No dobra, nie będę porównywał. Jak taka telewizja na żywo trochę. Także, moi drodzy, zmieniło się. Będzie pogadanka, bo miała być psychologiczna, parapsychologiczna pogadanka o... A czym miała być parapsychologiczna pogadanka? O zaufaniu. O zaufaniu chciałem zrobić. Ale nie zrobię o zaufaniu, zrobię o zupełnie czymś innym, ponieważ na Jakubowskim 76, tu sobie poreklamuję ładnie, czyli na moim kanale, się wywołała dyskusja pod moim ostatnim filmem, a mianowicie pogadanka o gotowaniu żaby i pożyczeniu kasy. I tam się, prawda, najwięcej powypowiadało takie dwie postaćki, które bardzo lubię, no to mianowicie Mateusz Jakubiak i Robert Ziemba. Robert Ziemba to jest w ogóle Thunder Tracker Bob. To jest ten gość właśnie. Ten, kurwa, gość, który narzeka zawsze na wszystko. Tak ma, no niestety. Ale tak poważnie, to zainspirowaliście mnie do pogadanki, obydwoje, Mateusz i Robert, związanej z życiem, w sensie takim, może inaczej, nie, czekajcie, bo źle to nazwałem. To nie jest życie. To jest udawanie życia. Udawanie życia w Matrixie. Udawanie życia w iluzji. W iluzji. W okłamywaniu samego siebie, innych. No. Dyskusja fajna się wywiązała i ja się odniosłem, ale postanowiłem, że odniosę się na filmie, dlatego że... Szczególnie do ciebie, Robert. Czyli do Thunder Tracker Bob, do ciebie się odniosę, bo jesteś przypadkiem, który uwielbiam. Od samego początku jesteś bardzo kontrowersyjny. Odkąd się znamy, w sensie nigdy się nie poznaliśmy fizycznie. Może i lepiej, nie? Natomiast intelektualnie i mentalnie się zderzyliśmy bardzo i widzę, no od samego początku widzę, że się lubimy. Tylko ty masz jazdy po prostu, Robert, masz jazdy. I ja ci powiem, dlaczego masz jazdy. Ja cię zaraz właśnie, może tak, dla wszystkich widzów. Ja użyję Roberta jako przykładu, a ten przykład może się odnieść do każdego z was. A przykład polega na tym, że sprowadzę człowieka do parteru. Może nie ja. On sam się sprowadzi do parteru tym, o czym będę mówił. I każdy z was niech to samo zrobi. To się nazywa rachunek sumienia. No, nawet Kościół katolicki używa takiego sformułowania, tylko ten rachunek sumienia tam trochę inaczej wygląda. Rachunek sumienia to jest takie przyznanie się przed samym sobą do pewnych rzeczy. Kiedy tak długo jak długo uważamy, że wszystko jest ze mną w porządku, jestem fantastyczny, jestem boski, jestem zajebisty i tak. Ja tak miałem wiele lat temu. No nigdy nie będzie rachunku sumienia szczerego. Bo się zawsze będziemy kreować na... Przecież ja nie zrobiłem nic złego, przecież ja nikogo nie okłamałem, przecież ja nikogo nie okradłem. To nieprawda. Okłamujemy samych siebie? To nie jest rachunek sumienia. Absolutnie nie. Mało tego, powiem wam więcej i powiem wam to w wielkiej tajemnicy, ale najpierw napiję się piwa. Ze słomeczką oczywiście. Holstein. Holstein. Andrew, pozdrawiam cię. Dziękuję ci za dislajki w ogóle. Taka moja mała dygresja, bo przy każdym filmie, przy każdym, słuchajcie, moim filmie, zazwyczaj pojawiają się 2 do 3 dislajków. A jeden dislike zawsze pojawia się na pół minuty po tym, jak opublikowałem film. No i filmy mają między 10 a 28 minut do 30. Więc jak ktoś po minucie dislajkuje, to znaczy, że nie ogląda, tylko dislajkuje dla zasady. Ale słuchajcie, nie zmieniamy tematu teraz. Robercie, to są trudne tematy, mój drogi przyjacielu. Moi widzowie, to są trudne tematy, które poruszam z Robertem. A Robert jest trudnym człowiekiem, ja też jestem trudnym człowiekiem. Jesteśmy obydwoje bardzo trudni. Nie powiem, że stoimy po dwóch różnych stronach barykady, bo nie. Wydaje mi się, że z Robertem akurat stoimy po tej samej stronie barykady, aczkolwiek Robert uważa czasami inaczej.
Robert długi czas miał problem z zaakceptowaniem faktu istnienia homoseksualizmu jako takiego. Po czym zrozumiał to po rozmowie z psychologiem, bo też o tym pisałeś przecież, Robercie, swojego czasu. Ja nie wymienię żadnej rzeczy, Robercie, o której pisałeś mi prywatnie. Wymienię tylko wszystkie te, o których pisałeś oficjalnie na kanale. Ja sobie będę palił jeszcze, bo jeszcze palę. Jeszcze nie mam tabletek. No i piję, no. To już w ogóle, nie? Piątek piję. Palę, piję. A wiecie co? Królik jest kochany. Mówię o moim króliczku. Dlatego... Robert, za chwilę. Moment, bo króliczku mówię. Królik jest ten, bo ja królikowi dzisiaj mówię, wiesz co, królik, ale ja się dzisiaj chyba napierdolę. A królik do mnie mówi coś takiego, znaczy napisał do mnie, ale mówi, no to się napierdol, no co za problem. Tylko wiesz co, nie jeździ potem po pijaku kolejką pod miejską. Się martwi chłopak, no. Bardziej niż mój piesek. Robert, ale tak teraz wracamy. Nie, po to są poważne tematy. Ja robię w międzyczasie, żeby trochę może ostudzić atmosferę, ale są poważne tematy. Robert, z tego co zrozumiałem, z tego co wiem z naszych wspólnych rozmów, ty byłeś w wojsku. Tak samo jak ja. Co wiemy o wojsku? Wojsko tresuje, tak? Są też takie organizacje, które tresują, wojskowe, które tresują jeszcze bardziej. Wiesz, o których mówię? Mają siedzibę we Francji. I te wojskowe organizacje, jak się do nich przyłączy, to co robią z człowiekiem? Z facetem. Właściwie, z człowiekiem. No to facet, to człowiek. Co robią? Najpierw pozbywają cię stopniowo, tresują cię tak, żebyś wyzbył się wszystkich możliwych swoich przyzwyczajeń, emocji, wszystkiego, co posiadałeś w życiu, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Sprowadzają cię do kompletnego zera, a potem cię odbudowywują i budują z ciebie nowego człowieka, ale już wytresowanego żołnierza. Ty jesteś, Robert, takim wytresowanym żołnierzem. Tego mi nigdy nie mówiłeś, ale ja to wiem. Jesteś wytresowanym żołnierzem, jesteś wyprodukowany. Dlatego jesteś zaprogramowany też jednocześnie. Dlatego masz taki duży problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy, z przyswojeniem, bo program ci na to nie pozwala. Powiedziałem, Robert, że zrównam cię z ziemią, ale nie mówię tego w sposób nienawistny i nie robię tego po to, żeby cię skrzywdzić. Tylko robię to po to, żebyś otworzył oczy. Bo po tej dyskusji, którą mieliśmy, pisaną dyskusję na Jakubowskim 76, zauważyłem, no to znaczy nawet zauważyłem to już dużo wcześniej, ale to dzisiaj było potwierdzenie. Robert, otwórz oczy. Otwórz oczy. Zrób taki make. A mianowicie taki, popatrz na siebie samego. Nawet niekoniecznie w lustrze, tylko nawet w myślach. Popatrz na siebie samego. To będzie chyba najtrudniejsza rzecz, którą będziesz mógł zrobić. Popatrz na siebie samego jako na wolną jednostkę. A mianowicie taką, która nie jest uzależniona od żadnych zewnętrznych wpływów. Żadnych. Nic na ciebie nie ma wpływu. Ani kredyt bankowy, ani przełożony, ani żona, ani ksiądz, nikt, nikt. Jesteś sam. Zupełnie sam. I orientujesz się w tym, że sam decydujesz o sobie. I robisz wielkie żabie oczy w tym momencie. Jak to? Ja mogę sam decydować o sobie? A no tak to. Możesz decydować sam o sobie. Zrób taki numer, że wyjdź przede wszystkim z opakowania, w którym siedzisz. Takie opakowanie, ono się nazywa ciałem. Można z niego bardzo łatwo wyjść, uprawiając medytację. Ale może, czy medytacja będzie właściwa? Nie wiem, próbuj. Natomiast wracając do tego, o czym mówię, wyjdź z opakowania. Z opakowania świadomości, z opakowania, które zbudowało ci twoje otoczenie, rodzina, przełożeni, wojsko, które cię wytresowało. Popatrz na samego siebie, zwróć uwagę na samego siebie i wtedy na przykład zadaj sobie takie pytanie. A gdybym był homoseksualistą, to czy chciałbym mieć dzieci? Wczuj się w rolę i odpowiedz sobie na to pytanie. Bo ja na to pytanie odpowiedziałem jako homoseksualista. Chciałbym mieć dzieci, ale ich nie chcę mieć. Brzmi kontrowersyjnie i sprzecznie? Być może tak. Chciałbym oznacza, że gdybym był heteroseksualny, chciałbym mieć dzieci. Ale ponieważ jestem homoseksualny, nie chcę tych dzieci mieć, bo wiem, że je skrzywdzę. Prędzej czy później to zrobię. Ja nie mówię o wszystkich homoseksualistach. Być może są tacy, którzy są fantastycznymi, będą fantastycznymi rodzicami, ale ja nie, absolutnie nie. Ja o tym wiem i się do tego przyznaję, tak? Więc wyjdźmy z tego, w sensie z tego zaprogramowania, które mamy w sobie.
Bo nas zaprogramowano. Zaprogramowano minimum. A teraz sobie zrobię przerwę na papierosa, dobrze? Wrócę do was po papierosu. No, wypaliłem. Przepraszam za przerwę, ale wiecie co? Sobie tak obiecałem, oprócz tego, że staram się nie klnąć na wizji. I pomimo przyzwyczajeń Mario Czubaszkowych do palenia na wizji, również postanowiłem nie palić na wizji, chociaż znowu sobie pewnie za chwilę zapalę. To silniejsze ode mnie, ale rzucam palenie pomalutku. Pomalutku, moi drodzy. I po cichutku. Ale wracając do tego, co mówiłem. Robert, używam ciebie jako przykładu, nie obraź się, ale ten przykład jest dla bardzo wielu z was, moi widzowie. Przykład mówiący o tym, że stereotypy, które mamy w głowie, są często bardzo silnie zakorzenione i determinują nasze myślenie o świecie, o innych i o samych sobie. I te stereotypy nie pozwalają nam wyjść poza pewne granice. Jest taki przykład, który bardzo lubię używać. Pamiętam przykład, to był 2010 rok. To był tydzień po katastrofie smoleńskiej. Tydzień lub więcej. No w każdym razie po katastrofie smoleńskiej, krótko przed pogrzebem Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Chmura popiołowa z wulkanu na Islandii pokryła całą Europę. Wszyscy ją widzieli. Może inaczej. Widzieli ją wszyscy ci, którzy oglądali TVN. Bo w TVN-ie o tym cały czas napierdalali, że jest chmura, samoloty nie mogą latać, więc żaden z przywódców państwowych innych krajów nie przyleci na pogrzeb Lecha Kaczyńskiego, bo chmura jest. Ówczesny prezydent Gruzji przyleciał samolotem. Przeleciał całą Europę. Samolotem. W chmurze, której nie było. I udowodnił, kurwa, wszystkim, że tej chmury nie było. Ale wszyscy ją widzieli. I pamiętam kłótnie, jakie u nas w pracy wtedy, bo jeszcze mieszkałem wtedy w Polsce i w pracy, jaką mieliśmy kłótnie, prawie rękoczyny były. Gdzie laska mi z pracy mówi, jak to nie ma, kurwa, nie widzisz tej chmury? Przecież tam jest aż żółto od tej chmury. Niebo było błękitne, słońce świeciło przepięknie. Chmura, gazów, pyłów. TVN i inne telewizje mówią ci rano, że pada deszcz. Zaglądasz przez okno, jest, świeci słońce, ale wierzysz im, że pada deszcz, więc wychodzisz z otwartym parasolem. Bo tak powiedziano w telewizji. To jest to, o czym mówię. Wyjdźcie i wyjdźmy wszyscy poza ograniczenia tego, co do nas mówią. Mówią nam na przykład, ten i ten jest święty. Dlaczego z założenia od razu zakładamy, jest święty, trzeba mu walić pokłony? Nie trzeba. Nie trzeba, moi drodzy. W islamie. Nie będę gadał o innych religiach, powiem o swoim. W islamie, za którym ja podążam. Ja w ogóle należę, już mówiłem wielokrotnie, do takiej bardzo specyficznej sekty islamskiej, która, w której na przykład mamy takie, to jest właściwie przykaz, żeby... Każdy z nas ma obowiązek przeczytać Koran, ale każdy z nas ma również obowiązek podkreślam, nie prawo, obowiązek odrzucić te wersety Koranu, które są w sprzeczności z naszym sumieniem. I to jest bardzo indywidualne. Dlatego jesteśmy tak bardzo nielubiani przez tych tak zwanych ortodoksyjnych muzułmanów, którzy podążają za świętą księgą w postaci Koranu, jak po prostu ślepi za głosem. A z naszego punktu widzenia sufickiego Koran i każda inna święta księga, nie? Koran, Biblia, cokolwiek, tak? Talmud, nie Talmud. No nie, nieważne. Każda święta księga nie jest drogą, za którą się podąża, tylko jest drogowskazem. Czyli w tej księdze masz znaleźć drogowskaz, a nie drogę. Są dwie różne rzeczy. I wracając do tego, o czym mówiłem, o wypranych mózgach, o tym, że Robert, nie bierz tego personalnie, o wypranych mózgach, bo też miałem wyprany, że nie, czy Robert, nie bierz tego personalnie, dlatego, że ja też miałem wyprany mózg. I to bardzo wiele lat. I wyszedłem z tego, a wyjście było strasznie bolesne. Było tak bolesne, że prawie graniczyło z samobójstwem w moim wypadku. Zawaliło mi się wszystkie wartości, które wpajano mi całe życie. Nagle, jak zrozumiałem, otwarłem umysł i to otwarcie było... Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś przeżywał otwarcie zęba. Że ma się zepsuty ząb i robi się tak zwane... dentysta wierci i otwiera ten ząb. I te świeże powietrze docierające do nerwu zębowego.
Jak mieliście coś takiego, to jest dokładnie tak w momencie, kiedy otwierasz umysł. A nawet gorzej. Wszystko się wali. Wszystko. Wszystkie schematy, wszystkie wartości, wszystko, co dotychczas w twoim życiu funkcjonowało i stanowiło twoją właśnie strefę komfortu, o której mówiłeś, Robert. Po prostu umiera i mija bezpowrotnie. Zostajesz sam, nagi, pośrodku pustej, zimnej pustyni, z którą nie bardzo wiesz, co masz zrobić. I nawet nie wiesz, gdzie masz iść. Siła, która jest w tobie, pozwoli ci wybrać właściwą drogę. Siła, która jest w nas, nazywa się duszą. Always follow your soul. It will always lead you in the right direction. Zawsze podążaj za duszą, ona cię zawsze poprowadzi we właściwym kierunku. I te słowa, które usłyszałem swojego czasu, właśnie spowodowały, że sobie nie odebrałem życia, kiedy mój świat się zawalił. Tylko podążyłem za swoją duszą, za głosem, który miałem w sobie, za uczuciami, za emocjami. I jestem tu, gdzie jestem teraz. Po drodze straciłem naprawdę bardzo wiele. Ale takich materialnych rzeczy, za którymi nawet nie tęsknię. Bardzo wielu z nas, będę mówił nas, bo sam też taki byłem. Bardzo wielu z nas jesteśmy przywiązani do określonych rzeczy, do wartości materialnych bardzo często. Do wartości, w których wyrośliśmy. I boimy się ich odrzucić ze strachu przed tym, że nie wiadomo, co się pojawi na ich miejscu. A natura nie znosi pustki. To jest problem. Natura nie znosi pustki. Więc na miejsce czegoś, co wyparowało, musi się pojawić coś nowego i zawsze się pojawia. A co kiedy pojawi się coś... Boję się nazwać tego prawdą, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdą. Bo ja nie wiem, co jest prawdą. Ja mówię szczerze, ja nie wiem, co jest prawdą. Może, wiesz, też masz rację, Robert, mówiąc o tym, że ja żyję w wykreowanym przez siebie świecie. Oczywiście, że tak. Ja sobie wykreowałem mój świat. Wybudowałem sobie go na nowo. Ale w tym nie ma nic złego. Tylko, że ja odrzuciłem stary świat. Więc może zrób to samo. Piszesz trochę kokieteryjnie, że musisz jak to napisałeś ładnie? Teraz to mnie wypowiedź Michała rozwaliła, muszę to przebełtać przez resztki mojego mózgu. Dlaczego piszesz przez resztki? Myślę, że twój mózg jest w całości. Po prostu musisz przebudować system wartości, który posiadasz. I podobnie jak większość z nas. Niektórzy z nas już przez to przeszli, a jeszcze inni dopiero czekają na tą okazję. A żyjemy w świecie, moi drodzy, ten świat jest Matrixem. Ten świat jest ogromnym Matrixem. Żyjemy w kłamstwie. Od początku do końca. Od momentu urodzenia po śmierć. Tylko dzielimy się na dwie grupy. Tych, którzy żyją w tym kłamstwie, bo jest im wygodnie. I pozwalają być... I pozwalamy być niewolnikami. Systemu kredytowego. Jedzenia, picia, pracowania, pieprzenia się. To jest wszystko niewolnictwo. Albo jesteśmy wolni. Czyli nikt nie nabierze nas na seks, na pieniądze. Nikt nie pozwoli, przyjdzie do mnie w tej chwili, może przyjść ktoś z milionem funtów, położyć mi je na stole i ja ich nie chcę. Ja nawet nie chcę tego, co już w tej chwili mam fizycznie, w sensie materialnym. Nie chcę, bo to jest zniewolenie. Kartę kredytową, którą mi oferuje bank, nie chcę jej. To jest zniewolenie. Nie zróbcie z siebie niewolników. Nasza wolność jest w umysłach. Nasza wolność, mówi się, wiele lat to słyszałem, o wolności finansowej. Ci wszyscy szarlatani, kurwa, biznesów, które pozwolą nam pracować 4 dni w tygodniu i być milionerami. To jest zniewolenie, to jest niewolnictwo. To nie jest wolność finansowa. Nie ma czegoś takiego jak wolność finansowa. To jest oksymoron. Wolność finansowa, nie ma czegoś takiego. Jest wolność. A finansowa nie jest wolność. Absolutnie. Jeżeli jest przymiotnik finansowa, przestaje być wolnością. Nie chcę. Ja jestem biedny i cieszę się z tego, że jestem biedny. Zarabiam na swoje życie. Na swoje jedzenie, na jedzenie mojego psa i na moje takie przyziemne potrzeby, typu kupić sobie parę nowych białych t-shirtów, które lubię. I jestem wolnym człowiekiem. Nie posiadam
posiadłości milionowych, nie mam jachtu, ani nawet nie mam samochodu. I cieszę się z tego, bo nie jestem niewolnikiem. Nie jestem niewolnikiem. Mogę wyjść z tego domu w tej chwili tak jak stoję, bo tak samo tu przyszedłem, tak jak stałem. Z małą torbą. I z tą samą małą torbą, albo nawet bez niej, ale z moim psem, wyjdę stąd. I w ciągu godziny znajdę sobie nowe miejsce do życia. Nawet gdybym miał spać pod mostem. Będę zadowolony, tak długo jak długo będzie mi ciepło. I to jest najważniejsze. Już teraz schodzę z ciebie, Robert, ale... Robert i inni, tacy jak ty, Robercie, przewartościujcie sobie swoje myślenie. Myślenie w kategoriach oceniania innych, a nie patrzenia na siebie, nie jest najlepszą drogą. Spójrz najpierw na siebie. Oceń samego siebie. O, to jest bardzo trudne. Oj, to jest bardzo trudne i bolesne. I przestań interesować się innymi i oceniać innych. Bo to nie ma najmniejszego sensu i mało tego, to nie ma najmniejszego wpływu na twoje życie. I na to, jaki jesteś. Absolutnie nie. Nic, to jest tylko przerzucenie twojej uwagi na kogoś innego, a nie na ciebie samego. Zmierz się z sobą samym. Idź do łazienki, stań przed lustrem, spójrz sobie prosto w oczy. I powiedz coś takiego. Kocham cię. Michał, kocham cię. Teraz mówię do siebie. Patrząc w lustro. Prosto, w swoje oczy. Michał, kocham cię. Jesteś najfantastyczniejszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Robert i inni, zróbcie to. Pójdźcie przed lustro w łazience i spróbujcie to powiedzieć, patrząc sobie szczerze, prosto w oczy. Tym, którym się to uda, już teraz mówię, rozryczycie się jak dzieci. Rozryczycie się jak dzieci. A dlaczego? Ze szczęścia. Ze szczęścia, że zrozumieliście. Jak to zobaczycie, to zrozumiecie. To jest, to są rzeczy, o których nie da się opisać po prostu. I tyle. Dobra, kończę tą przydługawą moją wypowiedź, bo jeszcze mam dzisiaj do nagrania jednorożka dla Ani Dąbrowskiej. Nie tylko. No, to tymczasem. Nie miejcie mi za złe tego, co mówiłem. Nikogo, a zwłaszcza ciebie, Robercie, nie chciałem obrazić. Po prostu chyba są rzeczy, które trzeba mówić wprost. Weź się, chłopie, kurwa, ogarnij, weź, złap się za kaloryfer, przypierdol sobie głową, obudź się potem na drugi dzień i nie pierdol, że inni robią ci źle, bo sam sobie robisz źle, w momencie myśląc tak. Proste. Tylko ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za to, co się dzieje w twoim życiu, nikt inny. Nawet ci pieprzeni uchodźcy, nie wiem, ksiądz Rydzyk, prezydent, pani premier Szydło, w dupie, oni nie mają żadnego wpływu na nasze życie w momencie, kiedy zrozumiemy, że sami jesteśmy za nie odpowiedzialni. I żadne czynniki zewnętrzne nie mają na nasze życie wpływu. To mówiłem ja, Michael Wardorf Kaperstein. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania jednorożka, który będzie za chwilę.